Pytanie zadaje pani poseł Iwona Michałek. Bardzo proszę. Klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, pani minister, szanowni państwo. Tutaj na początku dzisiaj debaty o edukacji pani poseł Szumilas mówiła, że coś, że komuś tam się coś w głowie nie mieści. Ja chcę powiedzieć, że to, co zrobiła Platforma Obywatelska z dziećmi i z naszą edukacją, to się naprawdę w głowie nie mieści. Ponieważ to w tym roku szkolnym są miasta, są szkoły, gdzie jest po 11, 12, 18 klas pierwszych. I proszę mi powiedzieć, tak naprawdę to gdzie tutaj jest dobro dziecka? Wszyscy pamiętamy, że od kilku lat rodzice bezskutecznie walczyli o to, aby to oni mieli prawo decydować o tym, kiedy posłać swoje dziecko do szkoły. O tym, że zmielono prawie 2 miliony podpisów, też już tutaj dzisiaj powiedziano. I chciałam zapytać panią minister, proste pytanie zadać, bo rodzice z niedowierzaniem tego o tym słyszą. Czy to prawda, że tylko rodzic i tylko on będzie miał prawo decydować o tym, kiedy swoje dziecko pośle do szkoły? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, pani minister, to chciałam powiedzieć tak, że dziecko podejmując decyzję o posłaniu sześciolatka do szkoły, należy wziąć kilka różnych rzeczy pod uwagę. Na przykład rozwój społeczny, emocjonalny, oczywiście możliwości intelektualne dziecka. Jest to trudna decyzja. I chciałam zapytać, czy taki rodzic będzie miał wsparcie w podjęciu tej decyzji i czy to będzie instytucja, czy kto, no bo jednak niektórzy rodzice mogą mieć z podjęciem tej decyzji problem. Bardzo proszę o taką odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł.